Rozmowa dnia. Mariusz Kluszczyński, dobry wieczór. Po tragedii w koszalińskim Escape Roomie trwają kontrole w podobnych obiektach w całym kraju. Strażacy z regionu także sprawdzają, czy w tzw. pokojach zagadek w regionie jest bezpiecznie. Moimi gośćmi są dziś komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Janusz Halak. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Roman Kukliński. Dzień dobry. Panowie, jesteście zaskoczeni wynikami dotychczasowych kontroli, tym co strażacy zobaczyli na miejscu? Panie redaktorze, zanim odpowiem na to pytanie, to chciałbym jeszcze w imieniu społeczności strażackiej za, za Państwa pośrednictwem złożyć wyrazy i kondolencje rodzinom o tej strasznej tragedii. Strażacy często spotykają się z nieszczęściami ludzkimi, z ofiarami wypadków, różnych zdarzeń. I z uwagi na to, że są profesjonalistami, no muszą sobie w takich sytuacjach radzić. Natomiast no ta tragedia jest rzeczywiście niewyobrażalna, i na pewno strażacy również to na swój sposób przeżywają. Efektem A... tej tragedii są kontrole, które prowadzicie Państwo w zasadzie już od soboty, bo w piątek wieczorem miała miejsce ta tragedia. W sobotę od rana już w tej sprawie były pierwsze czynności. Rozpoczęliście Państwo kontrolę? Jakie są jej efekty? Tak, to prawda. Na polecenie pana ministra Brudzińskiego, jak również naszego bezpośredniego przyłożonego komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, już w piątek zostały podjęte w godzinach wieczornych pierwsze czynności. To znaczy, podjęto działania mające na celu zdiagnozowanie, ile tego typu obiektów jest na terenie całego województwa. A rzeczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, w sobotę rozpoczęły się pierwsze kontrole. One trwały zarówno w sobotę, jak i w niedzielę do późnych godzin wieczornych, jak również w dniu dzisiejszym. I rzeczywiście zdiagnozowaliśmy, że takich obiektów mamy na terenie całego województwa 39, z czego cztery w tej chwili mają zawieszoną działalność. To zawieszenie nastąpiło jeszcze przed rozpoczęciem kontroli. A spośród 35, które funkcjonują, 32 zostały skontrolowane. I rzeczywiście, w większości, zdecydowanej większości w nich, bo w 30 stwierdziliśmy liczne nieprawidłowości, jeden lokal został zamknięty. Skala nieprawidłowości, patrząc na liczby, jest porażająca, bo tak naprawdę niemal w każdym z tych obiektów było coś nie w porządku. To prawda, tych nieprawidłowości było bardzo dużo. Łącznie było ich w tych lokalach, o których mówiłem, 169, a więc liczba statystycznie rzecz biorąc, po kilka nieprawidłowości na każdy obiekt. Dodam tylko jeszcze, że 32 obiekty, natomiast takich sal tematycznych było skontrolowanych 69. Te nieprawidłowości miały różny charakter. Dotyczyły one przede wszystkim warunków ewakuacji, braku możliwości w sytuacjach awaryjnych, w sytuacjach zagrożenia, opuszczenia tych pomieszczeń. Dotyczyły braku wyposażenia pomieszczeń w podręczny sprzęt gaśniczy, czy braku legalizacji tego sprzętu, braku oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego. No, można było tutaj długo wymieniać. Myślę, że tutaj pan naczelnik również mógłby w szczegółach y, powiedzieć o tych nieprawidłowościach. Ale czy to oznacza, że ta tragedia, która y, wydarzyła się w Koszalinie, tak naprawdę mogła mieć miejsce równie dobrze w naszym regionie? Tak, pokazuje jednak, że ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą tego typu działalność, y, brakuje im wyobraźni, zdrowego rozsądku i pewnej świadomości, można powiedzieć, bo tak jak Pan Komendant powiedział, tych nieprawidłowości było bardzo wiele, a te pomieszczenia, w których prowadzona jest ta działalność, są stosunkowo nieduże. Tak więc skala jednak y, tych nieprawidłowości jest na tyle rażąca, że aż 71 nieprawidłowości w wyniku tych czynności stwierdziliśmy w zakresie nieprzestrzegania właściwych warunków ewakuacji. To jest bardzo dużo, bo tutaj jest to istotny element. Możemy powiedzieć o nieprawidłowościach, które są mniej istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, ale są też nieprawidłowości, które są bardzo poważne, a wręcz bym powiedział, że bardzo krytyczne. Bo w sytuacji tej specyfiki prowadzonej działalności w tych yy, pokojach zagadek yy, i tutaj tego specyficznego rodzaju gry, no, to kłóci się z warunkami bezpieczeństwa. Dla przykładu powiem, że często jest tak, że pomieszczenia były zamykane od zewnątrz i te osoby, które były w środku w pomieszczeniu, musiały w różny sposób yy, dochodzić do momentu, żeby z tego pomieszczenia się wydostać, a w niektórych przypadkach może okazać się to bardzo tragiczne z uwagi na fakt, że na przykład drzwi ewakuacyjne uniemożliwiają ich natychmiastowe otwarcie. Wcześniej nie było to sprawdzane, panie komendancie? Nikt na to nie zwracał uwagi? Nie było takiej potrzeby? Panie redaktorze, należy podkreślić, o czym już mówił zarówno pan minister, jak i komendant główny, że zgodnie z przepisami, a dokładnie artykułem 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, zapewnienie bezpieczeństwa osób, które przebywają w różnego rodzaju obiektach, również w tego typu, należy do właściciela, zarządcy bądź użytkownika obiektu. Ja po Podam tu przykład. To jest tak jak na każdym zakazie czy ograniczeniu prędkości. Nie jest w stanie, jakby być policjant, który będzie sprawdzał przestrzeganie przepisu, czy, 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 czy nie jest on łamany. Tak samo. Strażacy nie są w stanie sprawdzić, skontrolować wszystkich obiektów, które się znajduje. Mamy tysiące obiektów różnego rodzaju. Kontrolujemy przede wszystkim te najbardziej wrażliwe, czyli szpitale, przedszkola, obiekty różnego rodzaju użyteczności publicznej, duże zakłady przemysłowe, które stwarzają zagrożenie wystąpienia poważnej czy też dużej awarii przemysłowej. Natomiast tego typu obiekty, często usytuowane w budynkach mieszkalnych, Rzeczywiście nie był kontrolowany. Jeden obiekt, który był skontrolowany, znajdował się w Galerii Pomorskiej, rozbudowywanej, i tam w trakcie czynności odbiorowych tej galerii również ten obiekt został skontrolowany. W tych pierwszych wypowiedziach, które słyszeliśmy po tragedii, padały słowa, że tak naprawdę nie ma procedur, nie ma przepisów, które regulowałyby tego typu działalność, ale jednak kontrole pokazują, że można sprawdzić, można nałożyć mandat, można doprowadzić do tego, że właściciele w przyszłości mają te nieprawidłowości usunąć. To jak jest w rzeczywistości? Nie można się zgodzić z tezą, że nie ma procedur, dlatego że y, inne wymagania są określone w budynkach mieszkalnych, a inne w obiektach użyteczności publicznej. I te wymagania w zakresie przestrzegania przepisów użyteczności publicznej na pewno są bardziej rygorystyczne niż w budynkach mieszkalnych. I kontrolując te obiekty, stwierdzamy, że część tych obiektów nie ma formalnego zmiany i formalnej zmiany sposobu użytkowania y, tego charakteru działalności w danym obiekcie mieszkalnym. Ale tutaj to jest już jest właściwość nadzoru budowlanego i w przypadku stwierdzania takich nieprawidłowości y, nadzór budowlany będzie prowadził dalsze postępowanie. Natomiast w przypadku obiektów użyteczności publicznej albo inaczej adaptowania pomieszczeń w częściach y, mieszkalnych czy to w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych, czy jednorodzinnych, wymaga spełnienia odpowiednich wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. I tutaj mam na myśli inne parametry szerokości wyjść ewakuacyjnych, korytarzy, biegów i spoczników klatek schodowych, ale również wyposażenia tego obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy. Kontroli instalacji użytkowych, które znajdują się w budynku. Mam tutaj na myśli instalację elektryczną, instalacje ogrzewcze, yy, przewody kominowe, dymowe. Więc szereg tutaj tych stwierdzanych nieprawidłowości właśnie dotyczył tych zagadnień. A nie jest trochę tak, że przepisy swoje, a życie swoje. Bo ja yy, po tej sytuacji słyszałem różnego rodzaju wypowiedzi. Także. Wysoko postawionych byłych funkcjonariuszy Straży Pożarnej, którzy na przykład mówili, że oni w ogóle nie wiedzieli do tej pory, że tego typu obiekty funkcjonują, że, że jest coś takiego jak escape room i jaka działalność się tam odbywa. Prawdą jest i, i to nie jest tajemnicą, bo wiemy, że te pomieszczenia, które prowadzą teko, tego typu działalność, one czasami posiadają kilkunastometrową powierzchnię. Ale tak jak powiedziałem, kwestia pewnej aranżacji tych pomieszczeń. Mieliśmy tutaj takie pokoje tematyczne, jak statek piracki, jak statek podwodny, czy też w cieniu piramidy. Część z nich jednak w tej aranżacji miała dużo materiałów palnych, i tutaj może to dotyczyć nie tylko pomieszczenia, ale również palnych okładzin ściennych, sufitowych na drogach ewakuacyjnych więc to zagrożenie. I tutaj było z tytułu możliwości prowadzenia ewakuacji, ale też możliwości szybkiego rozprzestrzeniania się pożarów w przypadku, gdyby taki pożar w tym pomieszczeniu powstał, a dodatkowo, gdyby jeszcze ci użytkownicy mieli utrudnioną y, możliwość. Y, wyewakuowania się z tego pomieszczenia. Zastanawiam się, Panie Komendancie, czy wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć? Chociażby rodzice, czy, czy oni powinni w takich sytuacjach, w sytuacjach brać pod uwagę to, że miejsce, do którego idą ich dzieci, spędzić tam czas, świętować urodziny, nie do końca jest bezpieczne? Z pewnością, tak jak Pan Redaktor mówi, nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć i wszystkiego sprawdzić. Natomiast z pewnością po tych doświadczeniach, tragicznych doświadczeniach, tak jak zresztą pan minister również mówił, że po doświadczeniach z autobusami, w tej chwili rodzice przed wyjazdem dzieci na wycieczki dzwonią i proszą o sprawdzenie, czy autobus jest sprawny. I tutaj jak najbardziej również należałoby. W sytuacji, kiedy ktoś nie ma pewności, czy będzie mógł bezpiecznie ewakuować się z tego typu pomieszczenia, to poprosić obsługę o to, żeby przeszkoliła, powiedziała, gdyby się cokolwiek działo, gdyby wybuchł pożar, gdyby osoba się źle poczuła, bo przecież z takimi sytuacjami może mieć do czynienia, gdyby ktoś okazało się, że cierpi na klaustrofobię i będzie chciał szybko puścić pomieszczenie, to co należy zrobić, żeby to pomieszczenie szybko puścić? I powinny być takie mechanizmy, które pozwalają w trybach właśnie takich awaryjnych, nieprzewidywalnych sytuacji, które umożliwiają po prostu otwarcie drzwi i wydostanie się na zewnątrz, to jest podstawa. A kiedy już dojdzie do sytuacji, w której jest pożar, w takim małym, ciasnym pomieszczeniu, jak się zachować, co robić? No w takim przypadku ten algorytm jest prosty, to znaczy, jeżeli zauważymy pożar, pracownicy oczywiście i obsługa, która widzi tego typu zdarzenie, jeżeli on jest w zaradku, powinien próbować ugasić go za pomocą tego podręcznego sprzętu gaśniczego. Natomiast pozostałe osoby, które korzystają z tego pomieszczenia czy z tego budynku, w miarę możliwości powinny szybko ewakuować się w bezpieczne miejsce na zewnątrz. Jeżeli byłaby już ta sytuacja rozwinięta, jeżeli chodzi o pożar i te ciepłe gazy. I dym, który by już utrudniał widoczność na drodze ewakuacyjnej, no to powinniśmy w miarę możliwości jak najniżej podłogi zniżyć się przy ewakuowaniu, dlatego że te ciepłe gazy zawsze są lżejsze i idą pod sufit ku górze. Natomiast najniżej przy podłodze jeszcze jest najchłodniejsze powietrze i yy, wiadomo, mniej dymu, więcej tlenu. Ale to jest zasada, jak gdyby, postępowania, kiedy mamy możliwość. Prowadzenia tej ewakuacji w sposób szybki i odpowiednimi drogami ewakuacyjnymi. A tu niestety tego zabrakło. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moimi gośćmi, by, gośćmi byli komendant wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej nad brygadier Janusz Halak i naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej brygadier Roman Kukliński. Dziękuję panom, dziękuję państwu. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję.